Bądź mną wczoraj, level 16. Chciej się iść umyć. Masz wkurw level over 2137 dzieci Pawlacza, bo spadłeś rangą w grze, którą kochasz bardziej niż kochałeś swoją ex 8/10. Wchodzisz do kibla jak czarnuch pod więzienny prysznic, ściągasz koszulinę i odsłaniasz przed obliczem lustra muskulaturę, której pożąda w swym posłaniu mniej więcej 100% okolicznych loszek. Suddenly... Co jest kurwa? Pod kabiną prysznicową, w której za moment miałeś dokonać oczyszczenia na miarę sądu ostatecznego, coś mruczy. Kurwa kocie, wypierdalaj stąd. Jak on się tu w ogóle kurwa zmieścił? Tak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. No ale trzeba działać. Wpadasz na pomysł bardziej genialny niż pomysłowy Dobromir. Wychodzisz ze świątyni kontemplacji życia, zamykasz drzwi, gasisz światło, podchodzisz od zewnątrz do okna i przypierdalasz w niegłośno pięścią. Kocie, ty debilu jeden. No ale chyba się udało, nie? Otwierasz drzwi do komnaty tajemnic. Kot wybiega z prędkością maksymalną napędu zasilanego kremówkami i tabletkami gwałtu. Wychodzisz, bez celebracji się rozbierasz i znowu coś ci tu nie gra. Tym razem coś śmierdzi mocniej niż sprawa pedofilii w kościele. Dobrze, już wiesz o co chodzi. Kocie, ty kurwa! Sierściuch się ze strachu zesrał pod kabiną. Nie myśląc wiele, wybiegasz zupełnie goły z łazienki, mijasz wszystkich domowników i jeszcze raz straszysz kota, próbujesz skopać mu dupę. Wszyscy skonsternowani, a kot spierdala przed twą furią na powrót do kibla. Rzucasz się za nim. Skurwysyn znowu wbiega pod kabinę. Załamujesz się i na chwilę przysiadasz na krześle, a na twojej facjacie ląduje jeden z najbardziej siarczystych facepalmów w twoim życiu. Z zamyślenia o żałosnej wymowie wyrywa cię jeszcze mocniejszy smród. Ten jebany debil wytarzał się w swoim gównie. Twoją wolę opanowuje upust nerwów i emocji, jakby w momencie dochodzenia wyskoczył ci na ekranie Watykańczyk. Z całej siły, szaleńczym Majgeri kopiesz w barierkę tej felernej kabiny. Ała! Kurwa! Boli cię stopa i kurczowo trzymając jej się, dokonujesz aktu tańca z kaflami. Coś ci nie poszło i lądujesz na wspomnianej wcześniej barierce. Podnosisz się, zdążasz trochę ochłonąć, i siadasz na owej barierce. I nagle chrup! Pod tobą coś się ułamało. Obsrany jak wywiezieni do Wołynia spierdalasz z miejsca zdarzenia. Blady ze strachu spoglądasz za siebie. Kabina runęła. Z rury tryska woda. A spod upadłego stanowiska kontemplacji, w którym tyle razy drażniłeś predatora, wyłania się plama krwi. Kot tak bardzo rozjebany. Łazienka tak bardzo rozjebana. Anon, co tam się dzieje? No do chuja. Masz przypał dość mocny. Potrzebny będzie remont? Nowa kabina? Nowa muszla? Może nowe życie? Twoja wypłata za robocizny z wakacji również tak bardzo rozjebana. Idź płakać w szafie. Ale nie możesz, bo masz taką z kwadratowymi półkami z Ikei. Umrzyj.